Na papuaską wyspę Gam w archipelagu Raja Ampat przywiodły mnie wspaniałe tutejsze miejsca do nurkowania. Dlatego zatrzymałem się w urokliwym hoteliku Cordillis Homestay, który posiada własną, dobrze wyposażoną bazę nurkową i doświadczonych instruktorów. Ale żal byłoby nie skorzystać z okazji, bo rzut kamieniem stąd znajduje się miejsce, gdzie w latach 60. XIX wieku swoje badania naukowe nad rajskimi ptakami prowadził znany brytyjski przyrodnik Alfred Wallace. To przecież tuż za tym cyplem. Śladami Wallace'a poprowadził mnie lokalny przewodnik. Od miejsca przybicia do brzegu, 45 minut drogi piechotą pod górę, niedaleko miejsca byłego obozu przyrodnika, znajduje się drzewo, na którym prawie zawsze można spotkać czerwonego ptaka rajskiego, czyli po polsku cudowronkę czerwoną. To gatunek endemiczny, występujący tylko na trzech małych wysepkach w Raja Ampat. Wyspy Gam, na której się znajduję, Waigeo i Batanta. Przy odrobinie szczęścia można obserwować tańce godowe samców, prezentujących swoje oszałamiające upierzenie. Popisy godowe to skomplikowana choreografia, w której akrobatycznym wręcz pozom towarzyszy wydawanie niezwykłych, przeszywających dźwięków. Bajeczne kształty piór, olśniewające kolory i teatralne ruchy. Cały ten rytuał wyewoluował w jednym celu – wabienia partnerek. W ten sposób samce rywalizują między sobą o to, który z nich przekaże swoje geny partnerce. Samice są jednak wybredne. Może minąć wiele godzin, dni, a nawet tygodni, zanim niektóre samce zostaną wybrane. Pozostałe, ku uciesze ich obserwatorów, wciąż będą zabiegać o partnerki. To właśnie tutaj, prowadząc badania nad rajskimi ptakami, Alfred Wallace sformułował, niezależnie od Darwina, podwaliny teorii ewolucji opartej na doborze naturalnym, czyli selekcji, zgodnie z którą organizmy posiadające najbardziej pożądane cechy mają większą szansę na rozmnażanie, co utrwala korzystne geny w całej populacji. Z wyspy Gam w ciągu zaledwie pół godziny można przepłynąć łodzią motorową na sąsiednią wyspę Waigeo, gdzie występuje ponadto latawiec krasnogrzbiety, gatunek rajskiego ptaka z rodziny cudowronek. To endemit z wysp Waigeo i Batanta. Obserwacja rajskich ptaków to prawie survival. Wiele ich gatunków występuje na wysokości kilkuset metrów nad poziomem morza, więc zwykle na przestrzeni kilku kilometrów trzeba pokonać kilkusetmetrową różnicę wysokości. Często wąską, pełną pułapek, wyrąbaną w dżungli ścieżką, w ekstremalnie wysokiej temperaturze i wilgotności, co sprawia, że po przybyciu do celu z trudem łapię oddech, a wyglądam, jakbym przed chwilą wyszedł w ubraniu spod prysznica. Nocą jest jeszcze gorzej. Latarka na czole wabi tabuny owadów, które uniemożliwiają oddychanie. A na obserwację ptaków najlepiej wybrać się przed świtem. Trzeba wyruszyć jeszcze w nocy, aby na miejsce obserwacji dotrzeć o świcie. Wtedy szanse na zobaczenie tańców godowych są największe. Jednak w odróżnieniu od cudowronek, latawców nie trzeba wypatrywać wysoko na gałęziach drzew, lecz na ziemi. Samiec oczyszcza najpierw teren ze wszystkiego, co mogłoby odwrócić uwagę samicy od jego występu. Następnie siada pośrodku tak przygotowanej sceny na pionowej gałęzi i rozpoczyna swój taniec. Wabi samicę przede wszystkim jaskrawymi kolorami na swoim grzbiecie. Samica siada ponad nim, aby obejrzeć ten pokaz, zanim zdecyduje się na wybór partnera. Pierwszy taniec godowy latawca krasnogrzbietego został zarejestrowany dopiero w 1996 roku przez ekipę Davida Attenborough, który pasjonował się rajskimi ptakami. Very well. Latawca zwabił, upuszczając liście na poszycie leśne, co zirytowało ptaka i sprowokowało do ich usunięcia. Po raz pierwszy rajskie ptaki zostały opisane na początku XVI wieku na podstawie okazów przywożonych wtedy do Europy z wypraw handlowych. Były przygotowywane przez rodzimych kupców. Pozbawiano je skrzydeł i nóg, uznając je za bezwartościowe.
pióra rajskich ptaków, były jednym z najbardziej pożądanych produktów w Azji i handlowano nimi, podobnie jak przyprawami, od co najmniej 5000 lat, nim Europejczycy dotarli do Papui pod koniec XV wieku. Jednak wtedy, poza polującymi na nie rdzennymi mieszkańcami, żywe ptaki były praktycznie nieznane nikomu. Nawet molukańskim kupcom, którzy handlowali nowogwinejskimi produktami. Na dodatek, pierwsi europejscy podróżnicy, którzy zetknęli się z ich opierzonymi skórami w Indiach czy na Molukach, relacjonowali, że ptaki te pochodzą z raju, a tubylcy nazywają je ptakami Boga. Te przekazy, w połączeniu z brakiem nóg i skrzydeł, doprowadziły do powstania błędnego wyobrażenia na ich temat i przekonania, że ptaki te nigdy nie dotykały ziemi, lecz wiecznie utrzymywały się w powietrzu, wśród chmur, żywiąc się jedynie niebiańską rosą. Dopiero na początku XVII wieku europejscy przyrodnicy zaczęli uzyskiwać dostęp do nowych okazów, które posiadały już nogi i zaczęli oni obalać mit ptaków aniołów. Choć jednak do dziś pozostała ich nazwa łacińska apoda, która oznacza bez stóp. W XIX wieku Alfred Wallace i inni przyrodnicy przybyli na indonezyjskie wyspy na fali wysoce już wtedy rozwiniętego międzynarodowego handlu piórami ptaków. Dotarł on do Europy i Ameryki Północnej, aby zaspokoić rosnący popyt jubilerów, kapeluszników, muzeów i prywatnych kolekcjonerów. Pod koniec XIX i jeszcze na początku XX wieku moda na zdobienie damskich kapeluszy piórami, a nawet całymi zakonserwowanymi ciałami ptaków osiągnęła swój szczyt, co doprowadziło do wzmożenia polowań na ptaki na całym świecie. A chyba najlepiej na kapeluszach prezentowały się całe rajskie ptaki lub ich pióra. Zachłanność przemysłu kapeluszniczego doprowadziła do całkowitej zagłady niektórych gatunków ptaków. Na szczęście dla rajskich ptaków moda uległa w porę zmianie i udało się im przetrwać, choć status wielu z nich jest dziś bliski zagrożenia. Rajskie ptaki przyciągały uwagę światowych badaczy od 170 lat, kiedy to Alfred Wallace w 1854 roku rozpoczął swoją ekspedycję na archipelagu malajskim. W ciągu 8 lat zgromadził tu zdumiewającą liczbę okazów, w tym ponad 8000 ptaków. Wallace zauważył uderzającą prawidłowość w rozmieszczeniu zwierząt w tym rejonie. W filmie Dwa światy zwierząt opowiedziałem o wyznaczeniu przez niego granicznej linii między fauną i florą regionu Azji i Australii. Ale wracając do rajskich ptaków, to zostały one szeroko zbadane pod kątem różnorodności gatunkowej, anatomii i obszarów występowania. Wcześniejsze badania polegały na zbieraniu okazów. Ptaki zabijano, aby zakonserwowane i wypchane skóry wyeksponować w muzeach. Nie można było ich wtedy poznać i sklasyfikować w żaden inny sposób. Jednak ich zachowania w naturze nigdy nie zostały zbadane i opisane. Dopiero w 2005 roku misji tej podjęli się ornitolog i fotograf przyrody Tim Laman oraz biolog ewolucyjny Edwin Scholes. Podobnie jak Wallace, też przez 8 lat szczegółowo dokumentowali, ale w przeciwieństwie do niego nie strzelbą, lecz kamerą, naturalne zachowania 39 gatunków rajskich ptaków w naturze. Byli więc pierwszymi, którzy je udokumentowali i pozostawili przy życiu. Obserwacja rajskich ptaków nie jest łatwa. Tańczą na zacienionej ściółce leśnej lub pozują na najwyższych gałęziach drzew w trudno dostępnych rejonach dżungli. Dokumentacja ich zachowań stanowiła więc nie lada wyzwanie. Badania ujawniły wiele nieznanych dotąd faktów. Na przykład nigdy wcześniej nie było wiadomo, dlaczego samiec sześciopióra czarnego ma nieatrakcyjne czarne upierzenie, a jego jaskrawo-żółta plama na szyi mogłaby zostać niezauważona z góry przez samicę, a więc byłaby bezużyteczna. Niemniej jednak nagranie wideo wykonane przez Lamana i Scholesa z punktu widzenia samicy pokazuje, że samiec może wydawać się jej atrakcyjny, ponieważ wygląda jak czarny latający talerz z jaskrawymi błyskami. Samce rajskich ptaków mają jeszcze wiele innych sposobów na przyciągnięcie samic. Na przykład pyszałek ozdobny zmienia swój kształt, podnosząc pióra tak, aby przypominały parasol, którym osłania samicę. Natomiast określany w języku angielskim 12-drutym ptakiem rajskim, a po polsku czarownikiem,
ma w ogonie 12 przypominających druty piór, którymi w tańcu pieści samice. Jest też wstęgogłów, którego głowę zdobią niewiarygodnie długie, podobne do wstążek pióra, które podnosi i opuszcza. Z kolei wspomniany już latawiec krasnogrzbiety starannie oczyszcza swoją scenę z suchych liści i gałązek. To tylko kilka rytuałów, które poznaliśmy dzięki bezkrwawym łowom Tima Lamana i Edwina Scholesa, którymi udowodnili, że pozyskiwanie partnera jest dla rajskich ptaków artystycznym spektaklem. Rajskie ptaki do dziś są ważnym elementem kultury rdzennych mieszkańców. Ich pióra i całe ptaki wciąż są wykorzystywane w odzieży i tradycyjnych nakryciach głowy, zwanych koronami, używanymi w obrzędach religijnych oraz przez współczesne zespoły folklorystyczne. Wiele tradycyjnych tańców zostało zainspirowanych zalotami rajskich ptaków. Wspomniany wcześniej David Attenborough w 1955 roku po obejrzeniu jednego z takich spotkań kulturalnych nazywanych w Indonezji Sing Sing opisał go jako jeden z najbardziej barbarzyńskich spektakli w swoim życiu i obliczył, że odzianie w pióra ponad 500 tancerzy musiało kosztować życie ponad 10 tysięcy rajskich ptaków. Niestety, dopiero w 1999 roku wszystkie gatunki rajskich ptaków znalazły się na liście zwierząt chronionych w Indonezji. Ale polowania są dozwolone w przypadku pozyskiwania piór dla rytuałów plemiennych. Jednak to ograniczenie nie powstrzymało kłusownictwa i handlu piórami. Policja wciąż konfiskuje pióra, ozdoby z nich, żywe, martwe i wypchane rajskie ptaki. Niestety, mimo to nielegalny handel wciąż kwitnie i żywe ptaki nadal oferowane są na sprzedaż wprost na ulicach. Zakazany owoc smakuje najlepiej, więc wielu Indonezyjczyków chce posiadać coś z rajskiego ptaka, a one za swoje piękno nadal płacą życiem. Nie tylko na ulicach, ale nawet na portalach sprzedażowych bez problemu można kupić tradycyjne papuaskie korony przyozdobione wypchanymi rajskimi ptakami. Tancerze z licznych zespołów też muszą się gdzieś zaopatrywać, a trudno przekonać ich wszystkich do zastąpienia naturalnych piór sztucznymi, skoro nawet głowa państwa wciąż kultywuje tradycyjne zwyczaje. Prezydent Indonezji podczas wizyt w Papui pojawia się w tradycyjnej koronie z wypchanym rajskim ptakiem. Spotyka się z liderami papuaskich plemion, dla których takie korony są wciąż atrybutem ich przywództwa. A uczestnicząc w festiwalach papuaskiej muzyki i tańców, toleruje stroje z naturalnych piór, czy podtrzymuje tę tradycję wśród dzieci. Nie ma więc co się dziwić, że ośmiela to papuaskich polityków, którzy podczas kampanii wyborczych chętnie fotografują się w koronach z naturalnymi piórami i prezentują swoje wizerunki na plakatach i billboardach. Jednak dziś tym największym zagrożeniem dla rajskich ptaków nie są już polowania, lecz utrata lasów jako ich siedlisk. Obecnie spadek populacji ptaków w Papui spowodowany jest głównie masowym wyrębem lasów. Zagrożone już teraz wyginięciem dwa gatunki rajskich ptaków żyjące tylko na trzech małych wysepkach w Raja Ampat, które pokazałem Państwu na początku tego filmu, mogą szybko zniknąć, jeśli nie powstrzyma się tu wycinki lasów. W 2012 roku w Raja Ampat powstało Stowarzyszenie Pensjonatów, działające na zasadzie kooperatywy. Jest przykładem zrównoważonego rozwoju. Zrzesza miejscową ludność, która na swojej ziemi buduje tradycyjne papuaskie domki na wodzie i stara się przyciągnąć do nich turystów. Lokalni mieszkańcy znają swoje lasy i wiedzą, na których drzewach pojawiają się rajskie ptaki i zamiast polować na nie, na handel, prowadzą do nich turystów. To rozbudza w lokalnych społecznościach troskę o ochronę miejscowej przyrody. Ekoturystyka zapewnia im dochody większe niż kłusownictwo i handel piórami i daje im pracę, więc nie myślą już też o sprzedaży swojego lasu pod nowe osiedla.